spraw katolickich, który afiliuje seminarium lwowskie do papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. W związku z tym, tylko jest po łacinie, sam się nie znam tak na łacinie, dla klasycznych filologów bardzo proszę, będzie dostęp ewentualnie w kopii, ale chcę odczytać list gratulacyjny księdza dziekana Arkadiusza Barona, naszego dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. W imieniu wszystkich pracowników, doktorantów, studentów Wydziału Teologicznego UPJP-2 w Krakowie przesłam gratulacje z okazji 10-lecia działalności Instytutu Teologicznego Diecezji Lwowskiej wraz z najlepszymi życzeniami wszelkich sukcesów i obfitości Bożego Błogosławieństwa w nowym roku akademickim. Radujemy się także z faktu afiliacji Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny we Lwowie w Sokolicach do naszego wydziału. Ufamy, że nasza współpraca w tym zakresie będzie nadal rozwijała się równie pomyślnie. Sam dekret jest obowiązujący już z datą podpisania tego i tegoż, więc już seminarium jest filią. To bardzo dużo znaczy, dlatego że do tej pory była taka tymczasowa sytuacja prawna. Korzystaliśmy z takiej procedury uzupełnienia studiów, a teraz ponad 50 księży lwowskich już jest magistrami UPJP-2. A teraz nawet tutaj będą mogły się dokonywać obrony magisterskie. Także pracownicy będą się zasiadać w komisjach magisterskich, a oni sami są tym samym dekretem, stają się studentami Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Na ręce księdza metropolity, księdza arcybiskupa metropolity, wielkiego kanclerza Instytutu i Seminarium Duchownego chcę przekazać ten dekret i gratuluję. Jeden zostaje w dziekanacie Wydziału Teologicznego UPJP-2 w Krakowie, drugi oryginał także, to nie jest kopia, tylko także oryginał, jest w rękach pasterza archidiecezji metropolity. Dziękuję bardzo.